Powiedz, Iga, czego doświadczyłaś od lekarek, lekarzy, od personelu medycznego? Kompletnej dehumanizacji. To znaczy? Gruby pacjent nie ma, odbiera mu się prawo decyzyjności nad swoim ciałem. Gruby pacjent nigdy nie może powiedzieć, że zna swoje ciało i zna swoje symptomy. Receptą na każdą chorobę jest schudnij i wróć później. Czyli przychodzisz z anginą do lekarza rodzinnego i tak. Co? To była dosłownie sytuacja z mojego życia. Przychodzę z anginą do lekarza rodzinnego w innym mieście, bo dostałam tej anginy w innym mieście. Przychodzę i mówię, dzień dobry, mam straszną anginę, chyba potrzebuję antybiotyku. Pani, tak, ma pani anginę, wypisuje antybiotyk i później przydałoby się schudnąć tak z 50 kilo. Mhm. Przyszłaś z anginą. Przyszłam z anginą. Mhm. Nie pytam o porady. A jeszcze, rozumiem, nie było to w trosce i jakiejś takiej życzliwości, rozmowie o tym, no bo lekarz rodzinny ma prawo zainteresować się oczywiście szeroko pojętym zdrowiem, tylko w formie takiej na odchodne, tak, niech pani wróci, jak pani schudnie. Swoją drogą to mogłaby pani schudnąć. Kompletny brak taktu, jakiegokolwiek wyczucia i szacunku przede wszystkim. A jak jest u ginekologa? W Polsce nie chodziłam do ginekologa, dlatego że bałam się pójść do ginekologa. I to też bym chciała, żeby wybrzmiało. Grubi ludzie nie chodzą do lekarzy nie dlatego, że nie dbają o siebie, nie dlatego, że takim jest dobrze z byciem grubym i ewentualnie chorym, tylko dlatego, że naprawdę boją się chodzić do lekarza i bardzo często odwlekają czy rutynowe wizyty, czy wizyty z nowymi symptomami, dlatego że oczekują tego samego. No ma pani tak, bo jest pani gruba. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że wolałabyś nie być ratowana w sytuacji zagrożenia życia, niż mieć do czynienia z fatfobicznym zespołem karetki pogotowia. Z czego to wynikało? Chyba z tego, że nie chcę być traktowana jako podczłowiek. Tak, ale wolałabym chyba już po takiej ilości fatfobii, którą przeżyłam w życiu, już naprawdę wolałabym umrzeć w tym rowie. To jest straszne, prawda? Powiedzmy może też o tym, co ludzie robią, podbijając tę fatfobię, w takich drobnych, codziennych rzeczach. Myślę, że dobrze to nazwać, czyli takie, na przykład dawanie sobie prawa do komentowania, nie wiem, na ulicy czyjegoś wyglądu, tak? Komentowanie na ulicy czyjegoś wyglądu, uważanie, że bycie grubym to jest uczucie, czuję się gruba. Nie, po prostu masz wzdęcie. Nie jesteś gruba, nie doświadczasz tej systemowej marginalizacji i opresji. To są naprawdę drobnostki, to są rzeczy, które są tak znormalizowane, że my tego nie zauważamy. Czy chociażby wydymanie policzków i udawanie, że jest się grubym, bo jest to śmieszne. Oczekiwanie od grubych osób, że będą zabawne i będą nas rozśmieszać. Insynuowanie, że osoba gruba, o naprawdę masz wyższe wykształcenie? Jezus Maria. Ale to są rzeczy, które przewijają się w rozmowach i przewijają się cały czas. Ja je słyszę cały czas.